Fundacji Wolne Miejsce przygotowania do Wigilii trwają mniej więcej od września, ale tak ten ostatni tydzień już jest taki kulminacyjny. Już gotujemy, przez ostatni miesiąc zbieraliśmy produkty z naszej listy zapotrzebowania. Były to tony produktów, hektolitry wszystkiego. Jesteśmy dumni, że nam się udało to zebrać. Dziękujemy darczyńcom. I od tego tygodnia, od poniedziałku, właśnie tutaj w Bistro o Socjalnym Spichlerz, czyli w Ministerstwie do Spraw Samotności, jest wielkie gotowanie na, nie tylko na Katowice, ale również na wiele innych miast polskich, w których też nasze Wigilie się odbywają. Część naszej ekipy jest tutaj, właśnie jeszcze kończymy gotowanie jakiejś sałatki. Koordynujemy stąd wyjazdy produktów w specjalnych samochodach, chłodniach do innych miast. Natomiast druga część zespołu jest już na w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Tam ustawiają się stoły, będą dekorowane, będzie ustawiana scena i wszystko po to, żeby jutro to wydarzenie było jak najpiękniejsze. Kilka takich skrzynek poszło tej sałatki, także to już jest chyba 10. I poza sałatką robimy jeszcze rybę karpia dzisiaj, także jest co robić. Przez to, że już mam wszystko porobione też w domu, zaangażowałam tutaj też męża, który jest tutaj ze mną również. Są dwa miejsca, dwie kuchnie. Dajemy sobie idealnie radę, ale tylko i wyłącznie dzięki tym wolontariuszom, którzy licznie po raz kolejny do nas przychodzą i nam pomagają. Idziemy w klasykę. Idziemy typowo w klasykę, tradycja musi być, czyli mamy tradycyjnego karpia, mamy sałatkę zero waste, żeby nie marnować tych warzyw, z których był gotowany barszcz, więc mamy sałatkę zero waste. Mamy do tego oczywiście barszcz z łuszkami, no i kapustę z grochem.